Cześć, z tej strony Prozure, dzisiaj trochę bardziej stonowany odcinek, ponieważ mamy poradnik o podstawach animacji. To będzie bardzo uniwersalny poradnik, nie będę tutaj omawiał mechaniki działania programu. Oczywiście będę mówił tweeny, będę mówił jakieś tam sample, symbole, elementy i tak dalej. Będę mówił na bieżąco co robię, ale będę korzystał z Adobe Animate, jest to płatny program z pakietu Adobe. Dzisiaj nauczę was mechaniki przygotowania do ruchu i zasad tego, jak to się robi. Nauczę was mechaniki spłaszczania i wydłużania elementu w danym punkcie w odpowiednim momencie i tego, żeby zatrzymał odpowiedni volume, czyli swoją objętość. Bardzo proste rysunki, bardzo proste elementy, więc spokojnie, nie katujcie mnie, że nie rysuję jakichś zajebiście profesjonalnych walk anime, czy full body gościa, który chodzi, bo wiem, że początkujący tego nie ogarną, więc będą naprawdę początkujące elementy, nawet na patyczakach, albo lekkich full body na patyczakach, bazując właśnie. Oczywiście, jeżeli doceniacie poradnik, jeżeli chcecie też więcej poradników, sprawdzajcie sobie playlistę poradniki na moim kanale. Zapraszam bardzo serdecznie do zostawienia subskrypcji, dołączenia do ekipy na Discordzie, na Instagramie, gdziekolwiek chcecie. W momencie, kiedy to nagrywam, mam prawie 100 tysięcy. YouTube mnie nie lubi, od miesiąca stoję w miejscu, więc pomóżcie, dzięki, lecimy do programu. Okej, jesteśmy w programie, tak jak mówiłem, ja korzystam z Adobe Animate, ale to jest naprawdę nieważne. Zacznijmy od piłki, czyli od czegoś prostego. Słuchajcie, zróbmy sobie piłkę, kulę w kolorze takiego jasnego bordo, wręcz czerwieni, żeby was nie biła w oczy, ale żeby była też odpowiednia. Ja ją dodałem do symbolu, ale to nie jest ważne, bo zaraz i tak wam pokażę, jak to zrobić po klatkowej animacji, więc jebry łyczek kawy i zaraz wam tłumaczę, o co tutaj chodzi. Zobaczcie, chcę, żeby piłka podskoczyła do góry. Bardzo proste, robimy sobie na 15 albo na 20 klatce. No ja sobie zrobię F6, bo chcę mieć i na pierwszej, i na ostatniej klatce w tym samym miejscu piłkę. To jest ważne akurat. I po środku chcę mieć ją do góry, cyk. Tyle. Akurat w tym programie klikam sobie prawy, utwórz klasyczną animację i mam gotową animację, nie? Leci sobie do góry i opada. Jak widzicie, to jest podstawowa animacja tego, jak ta piłka będzie leciała. Oczywiście możemy to zrobić ręcznie też. Odpalamy sobie onion skina, czyli skórkę cebuli. Sprawdźcie sobie w jakimkolwiek programie, gdzie macie onion skina, bo to jest bardzo ważne. U mnie jest to przenikanie ujęć akurat w tym miejscu, więc klikam sobie, rozciągam sobie tutaj ten suwak, to nam pokazuje, do kiedy będzie nam pokazywało dany ruch. Rozciągam go na maksa w lewo i na maksa w prawo. Teraz po środku między tymi klatkami dodaję sobie pojedyncze klatki po raz kolejny. Robię ruch w połowie. Cyk. I cyk. I już mam, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To już jest lepiej. I teraz dodajecie in-betweeny, czyli połowiczne klatki w połowie danego ruchu. Macie tu, chcę, żeby ona się lekko tutaj podbiła. Tu już są pojedyncze in-betweeny. Zobaczcie, że tutaj nie ma dużo ruchu, bo tak jak mówię, no nie robiliśmy wszystkiego ręcznie, nie? Macie, dodaliśmy wszystkie in-betweeny, mamy teraz ruch. Proste, prawda? Także wszystko możecie powtórzyć sobie klatka po klatce. Ja to będę robił na twinach, bo tak mi jest prościej wytłumaczyć, bo akurat Animate ma to do siebie, że robi to za mnie, więc nie będę się tym przejmował, ale pokazałem, że da się też to zrobić ręcznie. Mamy podstawową animację przesuwania piłki, ponieważ nie można tego nazwać skokiem. Jak zrobić skok? Już wam pokazuję. Zobaczcie, ease in i ease out, czyli przede wszystkim piłka musi się najpierw wgiąć, żeby wystrzelić. Musi mieć przygotowanie. To jest od razu ruch. Bez sensu, nie mamy w ogóle wglądu. Usuńmy sobie klasyczną animację. Skopiujmy sobie pierwszą klatkę i teraz ją spłaszczmy lekko. Spłaszczmy tę piłkę i rozszerzmy ją, czyli scratch. W momencie, kiedy, pamiętajcie, że zobaczcie, w momencie, kiedy macie piłkę, jak chcecie ją spłaszczyć, wyobraźcie sobie, że macie ją w kwadracie. I teraz jak chcecie ten kwadrat spłaszczyć, czyli ten róg się skraca, to ta część, która się skróciła, musi przejść tutaj, ponieważ volume, czyli objętość, musi zostać taka sama. Czyli z automatu robimy dużo dłuższy bok. Czajcie? Kwadratu, jak chcemy spłaszczyć, to robi nam się prostokąt. Wiecie, jak to dobrze widać? Jak macie jakieś piłeczki antystresowe, je zgniatacie, to one się z automatu robią owalne. Ponieważ no, jakby nie zgniatacie ich objętości, tylko ją rozszerzacie w inny kształt. I w ten sposób tworzy nam się piękny owal. I tak samo, jak chcecie ją zrobić, że ona się wydłuża, to robicie dokładnie to samo, tylko że w drugą stronę. Czajcie? Owal musi być podłużny, tak żeby mniej więcej objętość została taka sama. Czyli w tym momencie ja chcę tak. Piłka ma się skrócić, ma się zwężyć, ale oczywiście musi zostać na samym dole. Czyli odpalam onion skina i daję sobie ją do posadzki. Perfekcyjnie, cyk. Ona ma się nam wystrzelić do góry, super. Ale na logikę, ona musi nam się spłaszczyć, więc musi nam się też wydłużyć przy wyskoku. Robimy w połowie tego ruchu, robimy wydłużenie ruchu, czyli zwężamy i wydłużamy ruch. Czyli coś takiego, cyk. Raz, dwa, trzy, 4, tu troszkę wyżej zróbmy to, ok. I teraz już nie będzie wydłużenia ruchu z powrotem. Pamiętajcie, żeby tego nie przeciążać i nie nadużywać, ponieważ rozciąganie i wydłużanie określa nam moc danego ruchu. I w momencie, kiedy ona nam wystrzeliła, zatrzyma się w powietrzu i zacznie spadać, to ona się nie może znowu zmienić w rożek.
chyba żeby ważyła tonę, to by, okej, podleciała do góry, ta tona by się zwężała i dopiero w trakcie ruchu by się zaczęła zwężać, okej? Tak działają meteoryty, chociażby się robi nam smuga jeszcze i tak się też robi w animacji, ale spokojnie, nie tutaj. Teraz tak, dodajemy w połowiczny ruch tutaj, że ona już spada. No i tu oczywiście cyk. Teraz, żeby zrobić nam ostatni ruch, musimy też ją spłaszczyć, czyli kopiujemy pierwszą warstwę, wklejamy ją tutaj, no i kopiujemy oczywiście ostatnią warstwę tu, cyk. Teraz podsumujmy sobie wszystkie klatki. Mamy tak, pierwszą klatkę, spłaszczenie, wydłużony skok, zatrzymanie w powietrzu, opad. Tutaj możemy naprawdę lekutko ją, umówmy się, że troszkę siły miała, więc lekutko ją wydłużmy, ale lekutko, żeby to był naprawdę minimalny ruch. Kontakt z ziemią, spłaszczenie z tą ziemią, no i oczywiście wyrównanie piłki, ok? Weźmy sobie teraz to wszystko. Klasyczna animacja i zobacz, jak to wygląda w tej chwili. Widzicie? Bardzo mocno podskoczyła. Jak chcecie ten podskok wyrównać, delikatnie wygładzić, dodajcie in-betweeny. To jest kolejny etap. In-betweeny. Zobaczcie, mamy prostą piłkę i od razu spłaszczoną. Dodajmy tutaj parę klatek. Raz, dwa, trzy. In-betweeny. Teraz ona ma czas. Spłaszcza się i dopiero wystrzeliwuje, widzicie? Jest ten fragment, gdzie mamy chwilkę luzu. Wcześniej tego nie było, było od razu pum. In-betweeny są strasznie ważne. Przygotowanie do ruchu i in-betweeny są do tego stopnia ważne, że nam pokazuje, jak mocno ta piłka ma wyskoczyć. Bo zobaczcie, że jeżeli ona się będzie przygotować mocniej, dajmy jeszcze trochę in-betweenów i zobacz, jak teraz się będzie długo przygotowywać. Widzicie? Teraz ten wyskok był bardzo zaplanowany. To możecie robić przy okazji, na przykład jak robicie animację parkurowca i on chce wyskoczyć i macie animację parkurowca takiego, patrzcie. Longiem będzie to, że on będzie miał tak o nogi ustawione i tak o głowę, cyk. I zautem oczywiście będzie to, że on wyląduje na nogach obu, cyk, 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 cyk. Ręce będą wtedy w tej, w takiej pozycji. No i możecie go wyrównać tym, że on się na przykład przeroluje, nie? Czyli będzie miał głowę, ręce w ten sposób, cyk, 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 wiecie. I stanie na nogi oczywiście. Tu już zostawiam wyobraźnię wam. Czajcie, o co chodzi. I ten moment tutaj, to, czyli te dwie klatki, w momencie, kiedy on będzie szedł z takiej pozycji do takiej pozycji, to te dwie animacje mają trwać dłużej. Im dłużej one będą trwać, tym większy będzie impet przed wyskokiem, ok? Dlatego te in-betweeny określają wam to, jak mocny jest impet, jak mocny jest ruch. I w tym momencie zobaczcie, że im dłużej trwa ten, jakby to naprężanie piłki, tym mocniej ona będzie wyskakiwać, nie? I mamy dużo czasu, żeby to zarejestrować też, więc mamy pierwszy przykład, piłeczka. No i tyle, nie? Prosty temat. Zróbmy coś bardziej skomplikowanego, bo to po to przyszliście, ok? Nikt nie chciał zobaczyć, jak się animuje piłkę. Obiecałem wam proste rysunki, więc robimy coś na pograniczu patyczaka i full body, ok? Robimy to. Robimy główkę, powiedzmy. Będzie obrysowany gruby patyczek, ale od tego już jest bliżej do full body niż do patyczaka, więc spoko. Mamy gościa. Teraz patrzcie, bez przygotowania do ruchu od razu będzie impet. Odpalmy sobie onion skina i zróbmy sobie impet, czyli uderzenie, nie? I zobaczcie, mamy piękny ruch, czyli mamy uderzenie, pyk, pyk. Nie ma izinów, nie ma izautów, proste uderzenie bez przygotowania do ruchu. W sensie, no co to było? Uderzenie bez przygotowania do ruchu, co to jest? Nie wiadomo, czy on chce złapać muchę, czy on chce kogoś ukuć oko, no nic tutaj nie widać, nie? I teraz zobaczcie, ten sam ruch z przygotowaniem do ruchu, czyli przede wszystkim on chce się zamachnąć tą ręką, więc robimy kilka nowych klatek, F7. On chce się zamachnąć tą ręką. Na tej ręce musimy zrobić uwagę, ok? Ta ręka jest dla nas najważniejsza, więc robimy to. Ja sobie włączę onion skina tylko i wyłącznie do tyłu jedną klatkę, bo chcę wiedzieć, co się działo klatkę wcześniej. Tyle. Ciśniemy przygotowanie do ruchu. Ja chcę, żeby on, powiedzmy, podniósł ją do góry i uderzył od dołu, ok? To będzie miało sens, to będzie mocny zamach, więc robimy to. Ta ręka ma tutaj się podnosić pomału do góry, ponieważ to ona ma zebrać cały ruch. Tu możemy nawet tę nogę podnosić, ponieważ on lekko jak zarzuci nogą też i mocniej uderzy, im więcej ciała użyjecie, powiedzmy, że bokserzy dostawiają nogę do ataku, nie? Bo jak całym ciałem wyprowadzacie cios, to jest on mocniejszy analogicznie, więc tutaj musimy zarysować tak, że to całe ciało bierze udział w tym ciosie, ok? Robimy sobie dalej główkę. Ta ręka jest mało ważna, ale też niech ona będzie sobie gdzieś tutaj w trakcie tego. Ta noga musi być bardzo stabilna, cyk. Ok, jest coraz lepiej. Tyle nam wystarczy, teraz musimy dodać izauty. Zobaczcie. To jest nasze przygotowanie do ruchu. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu teraz musi bardzo mocno dzwonić, żebyśmy mieli czas zarejestrowania tego, że on chce tą ręką faktycznie coś wykonać, ok? Więc cała uwaga przechodzi na rękę. Jeszcze, to naprawdę z 3-4 klatki musimy zrobić. Ja wiem, że to jest męczące rysowanie tego samego parę razy, ale no, sorry, wybraliście sobie animację jako hobby, ok? Robię to dla ludzi, którzy cierpliwość mają. Cały czas pamiętajcie, że to się musi lekko podnosić do góry, bo to ma zwalniać, ale ma ten impet cały czas nabierać, ok? Więc sprawdźmy sobie, jak to mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jest ten impet. Sześć,
Myślę, że jeszcze jedna i możemy pomału atakować, ponieważ ten impet nie możesz też ładować za długo, bo inaczej to by komuś głowę urwało, tak zwane, nie? Pamiętacie, że im dłużej to będziecie ładować, tym mocniejszy będzie cios. To jest ten sam przykład co z piłką, pamiętacie? Im mocniej macie przygotowanie do ruchu, tym mocniejszy będzie impact. I teraz zobaczcie, mamy od razu pyk, tu jest cios, nie? Więc zróbmy sobie coś takiego, żeby Onion Skin pokazało nam przednią i tylną klatkę. Dajmy sobie nową, no i narysujmy sobie tutaj pomiędzy, czyli głowa będzie tutaj. Pomiędzy klatka to będzie coś pomiędzy tutaj tym a tym, czyli raz, dwa, trzy, okej, okay, tu jest nasza pierwsza klatka. Ta noga musi się już zacząć prostować. No tu musicie już po prostu na czuja to robić, okej? Okay? To jest, teraz jest wasza chwila prawdy, czy macie wyobraźnię przestrzenną, okej? Okay? Tu już musi być zarysowana ta noga. Tu już też tą rękę zarysowujcie, bo ona ma być odchylona do tyłu później, nie? Więc tu trzeba już zarysowywać pomału, że ona ma być odchylona do tyłu. Jest już dużo lepiej, naprawdę, ten cios wygląda już dużo, dużo lepiej. Oczywiście tak jak mówiłem, prosta postać, umówmy się, tak? Nie świruje tutaj niczym. Wiecie jak możemy to poprawić? Dodając smira. Czym są smiry? Smir to jest rozmazanie szybko poruszającego się elementu na ekranie, ok? Czyli zobaczcie, robimy w tym momencie smira, który wygląda w ten sposób. Raz, dwa, trzy. I w ten sposób smir z ręki, która dalej będzie widoczna jako ręka, tworzy nam łuk, który nam jeszcze doda energii, temu uderzeniu całemu doda energii. Bo to będzie wrażenie bardzo, bardzo szybkiego ruchu, ok? Tak samo robimy, raz, dwa, trzy. Widzicie? Prosty smir, a ten ruch już wygląda dużo lepiej. Już wygląda, już wiadome jest w 100% co on chce tu zrobić. Zauważcie tylko, że ta noga tutaj przechodzi za szybko na drugą stronę. Totalnie za szybko, in-betweeny, pamiętajcie. Teraz jest czas na nasze in-betweeny. Pobawcie się trochę perspektywą. Starajcie się, żeby tylko był punkt zbiorny. W moim momencie jest to ta noga. Ta noga jest punktem zbiornym całego ciała. Zobaczcie, raz, dwa, trzy. On się tu powiększa. Ta noga musi być cały czas punktem zbiornym, bo jak zgubicie punkt zbioru, to potem cała animacja wam poleci, ok? Prosty cios, a ile żeśmy dodali? Parę tylko elementów. Wygładzenie ruchu, tak jak mówię, to są tylko trzy elementy. No więcej was tutaj nie nauczę. Rozciąganie i wydłużanie postaci w odpowiednim momencie, żeby dodać efekt. Starajcie się skupiać na jednym elemencie, bo zobaczcie, co ja tutaj rozciągałem, co powiększyłem. Patrzcie, spójne elementy, jakie są w tej animacji, żeby to wygląda tak, jak wygląda. Pięść zaczyna się tworzyć, widzicie? Zaczyna się pomału powiększać. Teraz od tej pięści smira mamy pierwszego. Tu mamy od pięści cały czas smira, bo jakby atak jest tutaj głównym elementem, tak? Mamy smira do samego końca, tu jeszcze jest zarysowana pięść, że to jest naprawdę mocne kowadło, to nie jest taka ręka jak była na początku, ok? I dopiero tutaj zaczyna się robić kwadratem i w momencie, kiedy cały jakby cios, cały impet już odchodzi, to zamienia się z powrotem w kółko, rozumiecie? Musi być impet narysowany i cały czas jest jakby skupiona uwaga na tym, co jest ważne, czyli na pięści w tym przypadku, tak? Jest skupienie cyk. Jedyne, co możecie tutaj dodać jeszcze, to efekty, jakieś naprawdę najprostsze efekty. Często prostym efektem jest skumulowanie energii, czyli robię jakiś kropeczek. Wezmę, robimy kropeczkę, raz, dwa, trzy. Teraz robimy dalej te kropeczki, że one się schodzą gdzieś do jakiegoś jednego punktu. Cyk, cyk, cyk. Dlatego zrobicie w miarę szybko, to on i tak zawsze doda tego impetu i dobrze będzie wyglądał. Serio, bo to jest mało. W takich prostych animacjach to jest naprawdę nie za duży wysiłek, żeby to dodać. Gwarantuję wam, że zmieni naprawdę mega, mega dużo w animacji. Możemy sobie nawet to zarysować całe. Tam oczywiście to całe musi się teraz rozpływać. Pamiętajcie, że każdy, ja zawsze o tym powtarzam i zawsze o tym mówię w oglądaniu waszych animacji, że każdy element, każdy efekt musi mieć swój początek i koniec, ok? Czyli te wszystkie te pierdołki, pyłki, to nie możecie zostawić tego bez niczego, tylko musicie to zakończyć. Słuchajcie, każdy ruch musi być skończony. Każdy ten pyłek tu musi się skończyć, te tutaj elementy, tak samo tutaj musi się zakończyć ten motyw, tu już możemy zacząć to rozpływać pomału, tak żeby te pyłki, nawet tak jak mówię, zrobione na szybko, żeby one się pokończyły, żeby to nie zostało bez niczego. Musicie się tego nauczyć, bo jak nie skończycie efektu, to nagle zniknie i nie będzie go widać, nie? I tak widzę, że takie, ale co się z tym stało? A tutaj macie, patrzcie, prosty efekt. Jak chcecie, poszerzcie to. Dodajmy tutaj więcej, zobaczcie. Dodajmy tutaj więcej. Zróbmy, że ta energia naprawdę mocno tu się generuje. Czyli zróbmy sobie jaśniejszym kolorem trochę, żeby była różnica. Niech ta energia tu wygeneruje jakąś kulę. Patrzcie. Zróbmy sobie easy na pyk. Tu oczywiście to musi się wszystko rozpłynąć. Pamiętajcie, nie zapominajcie o tym. To nie znika, nie? To nigdzie nie zniknęło. Tutaj, cyk, 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 cyk.
to musi być troszkę... Tu brakuje jednego in-betweena, czyli robimy sobie F5, F7. Oczywiście robimy sobie między tymi dwoma płomy, który jest lekko węższy, ale dalej wygląda, że to jest ta sama kula, okej? Okay? Tu robimy sobie elementy, które odpływają od tego płomyka. To wszystko musi mieć jakieś zakończenie. To jest to samo, no ja jakby powtarzam to samo cały czas, ale... No jak mam nie powtarzać tego samego, skoro to jest ten sam element działania, nie? Cyk, 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 cyk. Tu możemy to jeszcze cofnąć, żeby mieć chwilkę jeszcze za zareagowanie. I tutaj dodamy jeszcze jedną klatkę, cyk. Mamy naszą kulę, która wystrzeliła z ręki, tak? Powiedzmy. I to wszystko, słuchajcie, no... Jakby nie chcę robić więcej w tym poradniku, bo będzie on trwał naprawdę milion lat. Nauczyliście się dzisiaj, jak wykorzystywać spłaszczanie i wydłużanie postaci, jak nadawać moc danej akcji, czy to jest skok, czy to jest jakiś wystrzał, czy to jest uderzenie, jak dodawać przygotowanie do ruchu i skupiać uwagę na czymś, co jest najważniejsze, i jak dodawać in-betweeny, czyli klatki pomiędzy, czyli wyrównania ruchu. Pamiętajcie, żeby się nauczyć rysować cinematic. Jest goleś, jest przygotowanie do ruchu, jest uderzenie, i jest wyrównanie. Cztery klatki i potem stawiacie pomiędzy tymi kolejne klatki, ok? Teraz powiem wam tak, jeżeli chcecie bardziej skomplikowane poradniki, czyli na konkretnych przykładach, jak robić bieganie, żeby to wyglądało dobrze, jak na przykład zerwać postać, że ona się czymś przestraszyła i chce uciec, jak zrobić skok, jak zrobić dobre lądowanie, jak robić przewrót, takie podstawowe ruchy, które wam się przydadzą do każdego rodzaju animacji, czy to jest jakaś ucieczka, czy to jest walka, czy to jest, wiecie, cokolwiek, jakiś rabunek, naprawdę dużo rzeczy można animować w ten sposób. Powiedzcie mi, a ja to zrobię. Napiszcie mi konkretnie w komentarzu, co chcecie, z czego chcecie poradnik, a ja dam z siebie wszystko, żeby wam to dobrze pokazać i dobrze wytłumaczyć. Jeżeli chcecie, tak jak mówię, konkretne ruchy, ja to zrobię, nie widzę problemu. Jeżeli chcecie konkretne rzeczy, żeby wam wytłumaczyć, na przykład jak robić emocje, bo chciałem emocje pokazać tutaj, ale to jest za długo, żeby to wytłumaczyć, więc emocje pokażę kiedy indziej, jak bardzo przerysowywać emocje i jak dodawać całe otoczenie dookoła emocji, czyli jak człowiek na przykład płacze, to żeby łzy zalały nam pomieszczenie, żeby on nagle zaczął tonąć i że powiedzmy rybka zaczyna pływać nam po ekranie, okej? To jest przerysowanie emocji, dużo tego wam mogę pokazać, piszcie tylko co chcecie i tyle. No i co, dzisiaj bardzo prosty poradnik, mam nadzieję, że jakoś to zmontuję, zetnę, że on nie trwał naprawdę mega, mega długo. Nauczyliście się przygotowania do ruchu, pora kolejny, nauczyliście się in-betweenów, czyli klatek pomiędzy, żeby ruch był coraz płynniejszy, i nauczyliście się, jak wydłużać, rozciągać i zwężać odpowiednio element, żeby nadać mu moc, żeby nadać prędkość i żeby nadać po prostu odpowiedni ruch, żeby to nie wyglądało sztucznie. Mam nadzieję, że wam się poradnik podobał. Ja byłem Prozure, wy byliście wy. Jeżeli chcecie mi pomóc, subskrybujcie kanał, dołączcie do ekipy. Widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16:30. Niedługo będą live'y na Twitchu, bo już mam prawie wszystko ogarnięte, także na spokojnie, nie martwcie się, lada chwila to będzie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo. Cześć!